Ultra Vibrato UV-300. Czysty kanał. Mamy trzy gałeczki. Jedna Rise, Rate i Depth. I ustawienie trybów. Mamy trzy tryby. Najpierw zajmiemy się pierwszym trybem, czyli to jest normalny tryb, który po prostu włączamy i efekt jest działający w parametrach, które mu ustawiliśmy. W tej opcji działają te dwie gałki. Mianowicie Rate, czyli bardzo częstotliwość. Częstotliwość, no i głębokość. Prawie nieodczuwalny nic. Czajcie bazę. Druga opcja to jest Unlatch. Tutaj mianowicie efekt działa w ustawionych przez nas parametrach podczas wciskania. Dopiero gdy naciskamy nogą, czyli dociskam. I tutaj działa z kolei gałka Rise, czyli można powiedzieć powstawanie efektu, czy natężenie tego efektu po naciśnięciu nogą, na przykład zagram. Dopiero po chwili, po ustawionej chwili na tej gałce efekt zaczyna jakby to vibrato robić. Czyli na przykład jeszcze o... Jeśli mamy minimum, to po prostu od razu. Ostatnia opcja to jest po prostu bypass, czyli po prostu efekt w ogóle auto nie działa, ale się go nie da włączyć, po prostu jest zrobiony bypass. Fajny efekt. Przy sterku zobaczmy, jak to hula. We'll be right back.
gdzie już można ciekawe intro uzyskać za pomocą tego efektu. Więc niby zwykłe vibrato, ale dodaje takiej pikantności do naszego grania. Pa, pa.